Witajcie serdecznie na kanale Zrób to sam. Ten obrazek zrobiłam z kredek świecowych. Jest on naklejony na płótnie, częściowo naklejony, częściowo nachlapany na płótnie. Wydaje mi się, że mógłby być świetnym prezentem na Dzień Matki. Jest bardzo prosty do zrobienia i zaraz Wam pokażę, jak go zrobiłam. Będzie nam potrzebne przede wszystkim płótno. Ja mam tu płótno o wymiarach 50 cm na 50. Oprócz tego będą nam potrzebne kredki świecowe. W moim opakowaniu jest 96 kredek świecowych. Oczywiście nie wykorzystam ich wszystkich, ale chciałam mieć wybór. Poza tym mam klej w pistolecie, nożyczki, ołówek, kartkę białego papieru oraz suszarkę. Dobrze też wziąć parę gazet, żeby nie nachlapać na całym pokoju. Będziemy topić suszarką kredki. I zaczynamy od złożenia kartki papieru na pół. Ta kartka to będzie nasz szablon do namalowania serduszka. Przewracamy kartkę na drugą stronę i po tej stronie, gdzie jest złączenie, rysujemy połówkę serca. Tak, że kiedy wytniemy tą połówkę, to będziemy mieć całe serce. I wycinamy. Tutaj mamy płótno i na nasze płótno kładziemy szablon i odrysowywujemy serduszko w ten sposób. Oczywiście można by było nakleić, problem w tym, że to serduszko jest w innym odcieniu, jest białe, podczas gdy nasze płótno jest bardziej kremowe. Możemy zdecydować, w którym miejscu chcemy umieścić to serce. Ja chciałabym na środku, ale nie jest to oczywiście konieczne. Już mamy kształt serca na płótnie. Teraz wybieramy kolory kredek świecowych. Będziemy je naklejać wzdłuż obrysowania. Jedna kredka obok drugiej. Przyłożyłam kredki, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale jest zbyt kanciaste moje serduszko, dlatego też złamię niektóre kredki na pół. Teraz wygląda dużo lepiej i zdejmuję papierki opakowania z kredek. I przyklejone serduszko za pomocą kleju w pistolecie wygląda w ten sposób. Bierzemy suszarkę, włączamy program tak, żeby było dosyć ciepło i zaczynamy roztapiać kredki.
I oto arcydzieło gotowe. Pamiętajmy, żeby suszarką dmuchać na wszystkie strony, tak żebyśmy mieli takie serduszko, promienie rozchodzące się od serduszka, ponieważ troszeczkę poprudziłam suszarką wnętrze serca, mogę użyć pędzla i białej farby do zamalowania tych plamek. Wydaje mi się, że ten efekt jest całkiem ciekawy. Kolory są zróżnicowane. Widzicie, tutaj się rozpływa, rozchodzi farba dookoła. Trzeba bardzo uważać, żeby się nie pochlapać. Ja niestety się pochlapałam. Pochlapałam też stół. Tą kredkę świecową jest ciężko dosyć zmyć, więc musicie uważać i dobrze wyłożyć pokój gazetami. Oczywiście, jak mówiłam, mogę zamalować sobie te plamki zabrudzenia białą farbą akrylową, ale nie muszę, przecież będzie widać, że zrobiłam takie dzieło sama i na pewno każdy to doceni. Jak już zresztą wspominałam, to jest dobry prezent na Dzień Matki. Nie dość, że mogliśmy się w ten sposób wykazać artystycznie, to jeszcze okażemy uczucie dla mamy. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz oglądania innych naszych filmików. Do następnego razu. Cześć!